Dzień dobry. W, w studiu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam. Czy spodziewa się Pani wniosku o odwołanie z funkcji wicemarszałka? Takie pomysły pojawiły się po debacie medialnej, kiedy to interweniowała Pani w czasie wystąpienia Pani poseł znaczy, Bubuli. Na pewno nie złamałam regulaminu Sejmu i działałam zgodnie z regulaminem Sejmu, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość podejmie taką decyzję, no to decyzja zapadła. Ale nie słyszałam, nie, nie, żaden z mówiono o tym, że zostanę upomniana, ale o tym, że zostanę odwołana, e nie słyszałam, ale wszystko jest możliwe. Niektórzy słyszeli, ale to, było, to były takie chyba luźne uwagi bardziej. Na pewno to, co zrobiłam, było zgodne z regulaminem Sejmu, niezależnie od tego, czy jest się posłem sprawozdawcą, czy zadaje pytania. Jest regulamin, on jest po coś i posłowie powinni do tego regulaminu się stosować. Pani Marszałek, najpierw chciałam porozmawiać o Platformie. To nie był dla Państwa najlepszy rok. Jakie nadzieje Pani wiąże z 2016? Na pewno 2016 będzie bardzo trudnym rokiem, ale też jesteśmy już chyba po najtrudniejszym okresie Platformy, bo. Już okrzepnęliśmy po tych przegranych jednych i drugich wyborach. Od 21 stycznia będziemy mieli pełne kierownictwo partii, będziemy mieli szefa partii, więc mam nadzieję, że te takie wewnętrzne sprawy zostaną uregulowane i będziemy myśleli o tym, co robić żeby być mocną opozycją, żeby pokazywać, jaką należy być opozycją w takich czasach, żeby cały czas zwracać Polakom uwagę na to, że to, że jakaś partia wygrała i ma większość samodzielną w Sejmie, to nie znaczy, że może robić wszystko to, na co ma ochotę, że są prawa, jest konstytucja i także są inni obywatele w naszym kraju, którzy powinni mieć prawa zapewnione. Ryszard Petro ogłosił się liderem opozycji, jeśli wierzyć sondażom, wcale nie na wyrost. I właśnie mówi pani, że... Znaczy, to znaczy liderem opozycji nie można się ogłosić, liderem opozycji, i to ludzie decydują, czy ktoś jest liderem opozycji, czy nie, na pewno. Bo ja właśnie mówię, że notowania... sondaże pokazują, że wcale nie na wyrost. Sondaże są w tej chwili takie rzeczywiście partia pana Ryszarda Petru ma dobre notowania, ale to jest początek jego działalności. To są pierwsze miesiące w Sejmie, a naprawdę ważna jest opozycja, która jednak ma więcej głosów w parlamencie, który może składać i projekty ustaw, które może składać wnioski do Trybunału, a Platforma tę zdolność posiada, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja wierzę, że w styczniu te sondaże się zmienią. Łatwo nie będzie, kiedy PiS wprowadza zmiany pod hasłem naprawy tego, co zepsuła Platforma. Na pewno łatwo nie będzie, bo to nie jest, że my coś zepsuliśmy, tylko Prawo i Sprawiedliwość, używając pięknych słów, pozytywnej zmiany, zawłaszcza wszystkie instytucje w naszym kraju. I dlaczego nie... państwo nie zepsuli? Na pewno zepsuliśmy. To nie ma tak, że można żyć i rządzić, sprawować władzę, wykonywać swoją pracę i nie robić błędów. I tych błędów na pewno zrobiliśmy sporo. Jeden ale przykład, że, ale zawsze pozwoli, trzeba, dobrze? jak się podsumuje bilans ośmiu lat, trzeba na jednej wadze te rzeczy, które zostały zrobione dobrze i te, które zostały zrobione źle albo bardzo źle. I tutaj jestem spokojna, że tych pozytywnych rzeczy zrobiliśmy zdecydowanie więcej. Sprawa z ostatnich dni. Inwigilacja na razie nie w 100% potwierdzona. Dziennikarzy, którzy zajmowali się y, aferą podsłuchową, jeśli i to się potwierdzi, no to chluby wam to nie przyniesie. Przede wszystkim to nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ja zawsze mówiłam, że jeżeli chodzi o służby, o te śledztwa dotyczące podsłuchów, ciągle wiemy za mało i szkoda, że nie możemy się jako obywatele doczekać informacji, jak to było, dlaczego tak było, jak to wszystko funkcjonowało. Na razie słyszymy, że. Prawdopodobnie było, ale nie ma potwierdzeń. Osoba zainteresowana, czyli y, dawny minister Sienkiewicz powiedział, że o tej sprawie nie wiedział. Jeżeli to było, to było robione poza wiedzą y, szefa resortu, ale mówię, nie wiadomo czy to było. To są spekulacje, jeżeli będzie to prawda. Na pewno... Ale sprawa jest badana. No, mam audyt, tak mam podobno, nadzieję, że będzie zbadana stwierdził. z wielką starannością i poznamy wyniki tego audytu, prawdziwe wyniki audytu. Po co wybory w partii, jeśli kandydat jest tylko jeden po tym, jak się wycofał Tomasz Siemoniak? Dlatego, że jeżeli nawet jest, kandydat, jest tylko jeden kandydat, musi zebrać odpowiednią liczbę głosów, przynajmniej połowy z, o, z biorących udział w głosowaniu. Te standardy muszą być, musi być mandat do tego, żeby y, sprawować władzę. Wybory muszą się odbyć, nawet wtedy, kiedy jest jeden kandydat. Grzegorz Schetyna może nie uzyskać poparcia? Nie, wydaje mi się, że w tej sytuacji jest to niemożliwe, ale trudno powiedzieć, że przerywamy formułę, yy, przerywamy w trakcie wybory. Te wybory muszą się odbyć i. 21 stycznia poznamy szefa partii. Czy pani była na tym spotkaniu platformy, która opisuje dzisiejszy Newsweek, a zanim inne media wspomnieli? Nie, o nie tym? byłam, ale też jak mówiła, to spotkanie z młodzieżówką, a co by o mnie powiedzieć, już do młodzieżówki platformy nie należy. Ale czytała pani, tak, co, tam, co tam mówił Grzegorz Schetyna i jeśli wierzyć tym relacjom, a to jest relacja na podstawie yy, nagrania. Proszę, jak te nagrania weszły w nasze życie? Wszystko jest już nagrywane. No tak. Ale Grzegorz Schetyna mówił o tym, że trzeba będzie być gotowym na wielkie demonstracje. Nikt tego nie zrobi, jeśli my tego nie zorganizujemy. Trzeba być gotowym, że będzie 500 tysięcy ludzi, przywieziemy z kraju milion, jeśli będzie trzeba. Czyli platforma jest gotowa na to, by robić wielkie demonstracje uliczne. Nie, to znaczy ja zrozumiałam Schetynę tak, że platforma Tygierd Grzegorz Schetyna jest gotowy do tego, żeby walczyć o zachowywanie standardów przez partię rządzącą. Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory i ma prawo przez 4 lata sprawować ten mandat, ale nie może naruszać kandydatów konstytucji i nie może ograniczać praw innych obywateli. Ja bym to tak, znaczy nie byłam Pana na człowiek, tym spotkaniu, nie to, byłam ale to na to tym spotkaniu, ale to jest zapowiedź e, takich działań, jakie państwo zarzucają prawu i sprawiedliwości w czasie e, Ja bym chciała organizowania ja demonstracji. Tak, y jeżeli sytuacja będzie taka, że ludzie poczują, że ich prawa są naruszane, było tak w sytuacji Kodu, kiedy ludzie wyszli i protestowali w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Nie można ludziom zabronić wychodzić na ulicę i pokazywać swoich poglądów. Ja nie byłam na tym spotkaniu, nie wiem jaka była temperatura tego spotkania, to są zdania wyjęte. Możliwe, że w ten sposób mówiono. Grzegorz Schetyn rozmawiał z młodymi ludźmi, chciał pokazać, że jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby być silnym przewódcą, więc nie chciałabym tego komentować. A będzie silnym przewódcą, jak pani powiedziała? jest bardzo dobrym y, organizatorem, na pewno jest zdeterminowanym, żeby platforma miała dobre wyniki, zobaczymy. A ma charyzmę? Potrzebna jest charyzma znaczy, w tych ja czasach? Charyzma zawsze jest potrzebna, ale charyzmę także można zdobyć i wielu polityków, którzy dochodzili do władzy, byli oceniani, że nie mają charyzmy, a potem okazywali się, że mają i potrafili świetnie sprawować swoje urzędy. Panie Marszałek, bardzo ostro krytykują państwo uchwaloną y, w końcu w co roku y, ustawę. Dotyczącą władz mediów publicznych, ale tutaj platforma nie jest bez grzechu, bo państwo może nie dosłownie takie rozwiązanie proponowali w 2008, ale nie, zasadniczo, zasadniczo, nie dosłownie za, trochę inne. zasadniczo podobne. Chodziło o to, żeby także minister kultury i minister Skarbu Państwa miał swoich przedstawicieli w radach nadzorczych. Ale proszę zobaczyć. Ale że chodziło to... też o możliwość odwołania. Przez walne Zgromadzenie, czyli de facto ministra skarbu, członków zarządu. Ale proszę zobaczyć, że ta ustawa nie weszła w życie, a weszła jedyna ustawa, którą zrobiła platforma dotycząca mediów publicznych, która spowodowała, że członków dorad nadzorczych do, do konkursów rekomendują nie politycy, nie Sejm, nie Senat, tylko instytucje akademickie, że to muszą być wysokie kwalifikacje tym osobom postawione, i tylko minister skarbu i minister kultury miał po swoim jednym przedstawicielu jako organy sprawujące nadzór z urzędu. I usta... trochę ta ustawa była inna i ograniczała... ta ustawa nie wyszła w życie nie dlatego, że e, państwo zrezygnowali, tylko dlatego, że założył weto. Ale, ale, ale była trochę inaczej skonstruowana ta ustawa i ona rzeczywiście pan prezydent e, k, k, Kaczyński ją zawetował. Zresztą orędownikiem zawetowania tej ustawy był obecny pan prezydent pan Andrzej Duda. Teraz nie ma tych o... I nie przejmuje się, że zniesiono w ogóle wszelkie bezpieczniki dla funkcjonowania mediów publicznych. A co znaczy, że był, że był orędownikiem? Ja, że pro, że... prowadził tę sprawę, przygotowywał materiały dla pana prezydenta Kaczyńskiego i komentował te sprawy w mediach. A jakie są pani y, przeczucia co do decyzji prezydenta? Podejrzewam, że dzisiaj pan prezydent podpisze tę ustawę. Dzisiaj, tak? Tak mi się wydaje. I y, nie ma znaczenia to, jakie było zdanie Lecha Kaczyńskiego w podobnej sprawie? Ja. Wydaje mi się, że decyzja zapadła. Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca podjęła taką decyzję, i tutaj już pan prezydent nie ma specjalnie silnego ruchu. Ta ustawa ma obowiązywać do końca czerwca. Taki jest zapis. Czy w tym czasie powstaną pluralistyczne media publiczne? To była propozycja, o której nie mówiła Prawo i Sprawiedliwość, tylko ruch KUKI 15. Ja nie wierzę, że. Ale przyjęło. Że przyjęło, ale ja nie, Podejrzewam, że po to, żeby zyskać. Odrobinę oddechu i spokoju, że przynajmniej krytyki z tej strony, bo ja nie wierzę, że w czerwcu powstanie ta ustawa medialna, ta prawdziwa ustawa. To jak o których... nie powstanie, to co będzie? Bo no to będzie nowelizacja tej ustawy, że przedłuży się jej działania kolejny miesiąc. Tak pani myśli? Tak sądzę. A czy jest możliwe w ogóle e, takie idealne usytuowanie e, mediów publicznych, żeby odsunąć. E, te media w przyszłości od polityków. A czy na całym świecie? Państwo sposób... to obiecywali, ale Ca to się na całym nie udało. świecie gdzieś tak jest, że yy, na przykład yy, czy Sejm, czy premier powołuje, ale z osób wybranych nie przez polityków, tylko przez rady mediów, przez takie ciała, osoby, które sprawują mandat i pełnią funkcję w mediach publicznych. Ale to także wszystko zależy nie tylko od dobrej ustawy, ale także od ludzi, którzy będą. Wiedzieli, że to nie politycy układają remówki telewizyjne, że nie mogą oceniać jakości wszystkich programów i mówić, że dziennikarz ma prawo zadawać takie czy inne pytania. W mediach musi być pluralizm i one muszą być, mieć rolę kontrolującą dla polityków. I ja tak ciągle słyszę, jak media publiczne były przyjazne platformie obywatelskiej. Wielokrotnie mówiłam, że jesteśmy krytykowani, czasami moim zdaniem niesłusznie, ale to jest, tak powinno być. Czasami mówiłam, że robimy tyle dobrych rzeczy, o tym się nie mówi. Nie mówi się o tych rzeczach, z których jesteśmy dumni. Tak jest, media mają takie prawo. No dobrze, ale dzisiejszy kształt mediów publicznych jest według pani bliski ideał? A czy na pewno problemem jest finansowanie mediów publicznych, bo to media byłyby bardziej niezależne, gdyby widziały ile tych środków na swoje funkcjonowanie mają, nie musiałoby wtedy konkurować z mediami komercyjnymi, Dawałoby im szansę lepsze realizowanie misji. Czy dyskusja na forum Komisji Europejskiej na temat praworządności w Polsce? Y Dobrze nam zrobi? Nie, nie zrobi nam dobrze, ale trudno, żeby Europa czy świat obojętnie patrzył na to, co dzieje się w Polsce. Jesteśmy dużym, ważnym krajem europejskim. Byliśmy mocnym filarem Unii i jeżeli u nas dzieje się coś niedobrego. I tak to jest postrzegane przez y, nasze zaprzyjaźnione kraje, to trudno się dziwić, że na to zwracają uwagę. Na y, wspomnianym spotkaniu, które opisuje Newsweek, a właściwie przytacza nagranie, Grzegorz Schetyna mówił Byłem w zeszłym tygodniu w Brukseli, rozmawiałem tam z politykami, oni są kompletnie zszokowani. Udało się przełożyć debatę, która była przygotowana na ten tydzień, ale tylko dlatego, że trzeba ją bardzo dobrze przygotować. Czy to jest według pani dowód? A w każdym razie można na tej podstawie wysnuć takie podejrzenie, że Grzegorz Schetyna. Inspirował te debaty Nie, na pewno nie można czegoś takiego powiedzieć. Rzeczywiście, już kilka tygodni temu mówiono o tym, że Unia będzie chciała się zająć sprawami Polski. Ja miałam nadzieję, że uda nam się. Dotyczyło to wtedy tylko Trybunału, bo wtedy były te pierwsze y, y, de, informacje, że może być ta debata na temat Polski. Myślałam, że uda nam się te. te Problem rozwiązać w Polsce, że nie będzie potrzebne mówienie o problemach wewnętrznych Polski na, na forum Europy. Do tego doszły media, do tego dochodzą następne tematy i zdaje się, będziemy się musieli z tą przykrą rzeczywistością zmierzyć. Minister Waszczykowski uzasadniał zmiany w mediach w wywiadzie dla Bilda niemieckiego. Poprzedni rząd realizował tam określony lewicowy program, tak jakby świat według marksistowskiego wzorca musiał automatycznie rozwijać się tylko w jednym kierunku nowej mieszaniny kultur i ras itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi polskimi wartościami. No ja mam inną ocenę mediów publicznych niż ma pan mistrz Szczykowski. Wydawało mi się i wydaje mi się, że jednak media publiczne programowo pełniły dobrą rolę. I... A tradycyjne polskie wartości pani tam dostrzegła? Dostrzegałam i, i dostrzegam. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Akidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.